Mi się najbardziej podoba ta, bo ma takie ładne różowe to i taką ładną, przepiękną sukienkę i ładne, długie włosy jak ja. Wiem, że trudno, bo to trzeba bardzo dużo czasu poświęcić, żeby szyć na drutach. A ty potrafiłabyś? Myślisz, że zrobiłabyś taką lalkę? Moja babcia na pewno tak, bo ma maszynę do szycia. A wiesz, z czego się takie lalki robi? Co to są za materiały i czym się robi? Szydełkiem, drutami? Się robi materiałami różnymi, na przykład z prutych sweterków, z włóczki. Na przykład się to można zrobić też drutami, maszyną do szycia. No i do tych lalek się na przykład też można zrobić, na przykład włosy się tam robi tak z nitki i na przykład te lalki się robi długo, żeby poświęcić swój czas, że na przykład zamiast telewizji to szycie będzie lepsze, bo będzie dużo fajnej zabawy. Moją inspiracją, może podświadomą, ale jednak, była laleczka, którą sama dostałam wiele lat temu, mianowicie 50 i pół wieku temu. I może kiedyś ta właśnie nauczycielka moja w podstawówce zasiała to ziarenko, które właśnie wykiełkowało po iluś tam latach. A oczywiście myślę, że każdy twórca po prostu chce, żeby to, co wytworzy, wcześniej czy później ukazało się gdzieś w świetle dziennym i żeby inni mogli zobaczyć. Wtedy w oczach innych ludzi widzimy to, czy to coś w ogóle jest warte, czy nie. To jest taka też, tak jak tutaj ktoś napisał w ulotce chyba do wystawy, że jest to pewna odwaga, prawda, pokazania swojej twórczości takiej czy innej. Myślę, że inspiracjami na przykład na początku tego mojego szaleństwa dzierganek czy szycia, bo też są oczywiście szmaciane lalki, albo też haftowane tutaj tam poniżej, to było czytanie bajek dla mojej córci, no, która już w tej chwili jest dorosłą kobietą. To może być przeczytana lektura, albo po prostu czasami siadam i od początku do końca nie wiem, co z tego wyjdzie. I tu są takie różne wymyślanki, no, z wyobraźni zupełnie, prawda? Czyli takie twory związane z, no, czysto z wyobraźnią. Ten proces twórczy, ile czasu zajmują takie prace? No i oczywiście tworzywo, z którego są robione. Prace są całkowicie spontaniczne. Bez planu, plan tylko siedzi w głowie i tak jak mówię, często jak zaczynam, to nie wiem, jaki będzie koniec, czyli to wychodzi w trakcie. Czasem motywem może być kolor włóczki, którym akurat dysponuję. Tutaj a propos tego właśnie materiału, to też to jest po prostu kwestia, nawet można powiedzieć górnolotnie, ekologiczna, ponieważ ja daję życie podwójne, już drugie czy trzecie czasami, rzeczom, które po prostu tak albo się znudziły, albo na przykład moja córcia wyrosła z jakiejś sukienki, więc oczywiście ta sukienka została zachowana i w tej chwili lalki mają swoje sukienki. To są jakieś sprute stare sweterki, które też się na przykład znudziły. No i po prostu jakieś guziki, które, nie wiem, wyrzuca się bluzkę, ale guziczki wyrywam i skrzętnie chowam do szuflady, prawda, bo wiem, że ja wcześniej czy później je wykorzystam. Namalowałam koleżankę Pinokia, namalowałam czerwonego kapturka i kotka. Ojej, a jak wygląda koleżanka Pinokia? Ma niebieskie włosy i białą sukienkę. A które lalki tutaj na wystawie ci się szczególnie podobały? Opowiesz nam o nich? Czerwony kapturek, przyjaciółka Pinokia i Pinokio. A jak myślisz, takie lalki to robi się łatwo czy trudno? Z czego się robi takie lalki? Z materiału, szyje się. Taką lalkę, żeby zrobić, to pewnie dużo rzeczy trzeba mieć. Trzeba mieć igłę, można też mieć maszynę do szycia i różne materiały. A ty najchętniej jaką lalkę byś zrobiła, jakbyś miała sobie wymyślić ulubioną lalkę, którą chciałabyś zrobić? Czerwonego kapturka. No to teraz zapytam, czy to jest forma odstresowania, oprócz tego, że to jest forma pasji, no i jak zachęcić inne pokolenia? To jest, no, jedna ze sztuk, która, no, w tej chwili chyba jest rzadziej przez dzieci wykonywana. Uważam, że jak najbardziej to jest coś, co jest dla mnie terapią. Na pewno. Ja nawet się śmieję, że to jest pewna jakaś forma nerwicy, bo właśnie, no, tak jak młodzież ma double screening, prawda, więc ja z kolei mam taki tu screen, tak, telewizyjny, a tu muszę coś tymi rękami dziergać, no i jeszcze najlepiej, jak coś z tego fajnego wychodzi, prawda. Jestem człowiekiem, który lubi szybkie efekty, więc na przykład, no, takie drobiażdżki, no to 2-3 wieczory i mam efekt. Natomiast młodzież, powiem szczerze, że akurat, no, uczę w szkole średniej i oni są zainteresowani takimi rzeczami. Oni by chętnie
przychodzili na takie zajęcia. No to tylko takich zajęć życzyć jak najwięcej. A czy oprócz tej lalki, którą pani nam pokazuje, jest jedna taka ukochana lalka, czy ona wciąż pozostaje, jak to się mówi, w sferze przyszłości? W tej chwili bardziej opanowało mnie malarstwo jednak, ponieważ myślę, że jest trudniejsze. Natomiast, no tak jak tutaj dziewczynka też z przedszkola zapytała, czy mam pieska, więc piesek też jest w tej chwili w obróbce, już w takim stanie, powiedzmy, zamkniętym. Natomiast jeszcze trzeba mu zrobić oczka, wyhaftować. Czasami niestety buźką psuje efekt końcowy, więc muszę z tym bardzo uważać. Także jak widać, no wszystko wymaga precyzji, jakiegoś tam doświadczenia, a przede wszystkim serca, myślę. Trzeba dużo serducha włożyć w to, co się robi. Natomiast obecnie tutaj na wystawie, każda jedna z tych lalek jest jakimś takim moim dzieckiem, prawda? No bo poświęciłam swoją energię, czas, prawda? Już pomijając te materialiki, bo tak jak mówię, one są wszystkie z odzysku, ale tutaj bym pokazała, no to jest taki mój ulubieniec, bo jest zupełnie z wyobraźni, prawda? Czyli gdzieś zrodzony, gdzieś w mojej głowie. No i ja jestem kolorystką, więc jest właśnie każda nóżka, każda stópka ma inny kolor, jak widać. No i to jest taka jakby może kwintesencja tego mojego dłubania, dziergania.